Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Jest tam ktoś z nami, czy jeszcze sobie idziemy na kawę szybko? Chyba jeszcze mamy czas na kawę. No. Witamy serdecznie. Możecie wy sobie robić tam kawę, my już jesteśmy po. Dzisiaj, słuchajcie, mamy dla was taki bardzo smaczny temat. Jakby nie mówić. No jakby nie było tak. Jakby nie mówić. No, akurat nie my może będziemy degustowali, ale są zwierzęta, które nie pogardzą tymi pokarmami. Już ktoś nas tutaj nawiedził i bardzo dobrze. No, zaraz pewnie dołączy nas dużo więcej. Jak co dzień, słuchajcie, kontynuujemy tą naszą serię i dzisiaj kontynuujemy temat owadzi. I oczywiście, żeby nie było, oddam głos ekspertowi. No tam od razu ekspertowi. Coś tam wiem na ten temat. No ja tam też co nieco. O, pani Magda się dołączyła do nas. Oczywiście ja tam też coś niecoś wiem, ale jednak co ekspert. A co się będzie nudził chłopak, trzeba go wykorzystać. Także słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie znowuż o takich zwierzątkach, które trochę ignorujecie, wchodząc na wystawę, mijacie, nie zawsze dostrzegacie, ale to jest świetny moment właśnie, żebyśmy uzupełnili te braki, zwrócili wam uwagę na te zwierzątka, które gdzieś tam są omijane, niedostrzegane. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie o czym? O czymś, co niejedną osobę przyprawia o gęsią skórkę i dreszcze. Nie, to nie pająki. Pająki już były. Czyli co może być gorszego? Dzień dobry. Zwierzątka z piekła rodem. Tak można to ująć. Jakiś taki lewy troszkę. Ale może być. Motylki. Dziś porozmawiamy byłem, ale o karaczanach. O karaczanach, czyli niektórzy oczywiście mówią na niej karaluchy, słuchajcie. Widzę, że pani Magda cały czas o modliszkach. Tak jest. Pani Magda ma modliszkę przecież. No tak, i cały czas by chciała modliszki zobaczyć. Zrobimy też może modliszkę, tak dla pani Magdy specjalnie. O, ale to... Tu ludożerce pokażemy, nie? Trzeba za dużo wyboru nie mamy. Trzeba, no nie. No. Aż dwie. Dwa gatunki. No to zawsze coś. Możemy załatwić więcej. No. Damy. No, także dzisiaj takie fajne zwierzątka, one mają takie śliczne oczka. O właśnie, duch się pojawił. Super, cześć. One mają takie śliczne oczka i tak pięknie na nas patrzą i mówią, daj jeść. Dobrze, że mi dzisiaj na brodę nie dał. Ja od razu wam zdradzę pewną tajemnicę. Wczoraj żeśmy kontynuowali tą naszą serię owadziom i oczywiście rozmawialiśmy sobie wczoraj o różnych zwierzątkach, ale zrobiliśmy później dogrywkę taką jeszcze na YouTube'a materiał, więc was od razu odsyłam. Nie, jeszcze nie dzisiaj. Znaczy tam zajrzyjcie, dzisiaj pooglądajcie sobie materiały, ale tą kontynuację naszą to zobaczycie tam jutro, pojutrze, aż się troszeczkę ogarnę i tam przygotuję materiały. Także wczorajszy dzień kontynuujemy na YouTube'ie, a dzisiaj kontynuujemy sobie z takimi, co żeś tam się targał. No właśnie, dlatego się ubezpieczyłem w pudełko. Coś ci spada. Tak, bo one niestety nie są dobrymi wspinaczami. Tutaj akurat mamy młode i jednego dorosłego gatunku karaczana wielkoskrzydłego. Jest to jeden z największych występujących hodowli karaczanów. I oczywiście proszę tutaj nie nazywać ich karaluchami. Tym bardziej, że są obrzydliwe i paskudne, bo są to bardzo fajne zwierzątka, w zupełności nam nie zagrażające. Tak? To nie są zwykłe Francuzy potocznie nazywane, które mogą nam się w kuchni zalęgnąć. Tego nam nie zrobią. Tak jest. Także tutaj słuchajcie, z muchozolem czy innym tam płynem do dezynsekcji czy tam co innego robimy z nimi, nie przechodzimy. Te sobie hodujemy i my te wszystkie tutaj karaczany traktujemy jako karaczany ozdobne, tak? Czyli jako zwierzątka hodowlane. Oczywiście no, dałoby się je zjeść, no, tak jak i my, tak jak i zwierzęta na pewno. Oła. Wanda. Oła. Co oła? Oła. Coś już mnie tu skubia. Bo my możemy je zjeść, ale one widać po Mateuszu też mogą nas. Tak, jeżeli je przegłodzimy i włożymy rękę do środka, to zaczną nas na skórek zjadać. No ale przede wszystkim mają dość ostre pazurki, więc
Więc samo to poszedł degustować. Troszeczkę sprawia wrażenie, jakby nas gryzł, a to po prostu tylko pazurki. Ten akurat gryzł mnie. Ale tak, sobie. Mogą, no tak samo świerszcze, tak? Tak samo szarańcza, nie wiem, może próbować. I tak samo modliszka ludożarca. Pas. Co? No tak, no, widać, Mateusz nie obcinał paznokci, trzeba mu, słuchajcie. Tutaj na tle białym, zobaczycie, jak sobie próbuję mój palec zjeść. No i możemy zrobić konkurs, kto dłużej wytrzyma. Słuchajcie, my tam wysypiemy na kogoś 100 takich karaluszków, karaczanów, przepraszam. I ten, i kto dłużej wytrzyma, tak? Będziecie bili z nami rekordy? A jakoś uciekł mi znowu ten stworek. Zamordować go chcę. Szczęście, ja nie jestem smaczny. Nie. Ile już mamy osób? No, jeszcze chwilkę. Poczekamy wam, pokażemy wam fajne zjawisko, które my tu obserwujemy, czyli moment, w którym się karmi karaczany i tak. To jest, słuchajcie, fantastyczny widok i dla jednej i dla drugiej strony, bo one po prostu wychodzą spod ziemi, ale to sami zobaczycie za chwilkę. Obgryza paznokcie, uniwersalne kosiarki. Tak, słuchajcie, tak jak się też krewetki hoduje i tam pini tak, gnóg sobie robimy, czyszczą. Poczekaj, bo ja chcę im pokazać twojego karaczana, jakiego hodujesz. Widzieliście takiego Andrzej Karalucha wielkiego trzyma? Oni to już wielokrotnie widzieli na wizji Ryśka, bo Rysiek... Prezes nie chce dzisiaj się pokazać, makijażu nie zrobił. No właśnie. Co tu jeszcze pokażemy fajnego z tych naszych Madagaskara przecież? Madagaskara tak, jako drugiego z tych dużych, co mamy. No. Jeden faktycznie z większych, takich bardziej dostępnych karaczanów. Karaczan madagaskarski, żeby nie było, to jakby nie jest jedna odmiana. O, widzisz. Tylko ich bywa. To nie, no dobra, niech będzie. Tak, bo to jest drugi. No dobra, niech tam będzie, bo trzeba je trochę porozsadzać. Znalazł się karaczan, o którym myśleliśmy już, że wyginął zupełnie na naszej wystawie, ale jest, ale się znalazł i bardzo dobrze. Tylko uwaga, bo one chodzą po szybach. Niestety Madagaskary chodzą po gładkich powierzchniach, zaś się na dłużej troszeczkę zostawi terrarium otwarte, no to można mieć już w domu hodowlę. Wybrałeś takiego sprawnego? Większego mi dał, słuchajcie. Tak. Bardzo fajne karaczany z bardzo fajnym zjawiskiem, które czasami możemy zaobserwować. Czyli co one robią? Straszą. No gadają. Straszą, słuchajcie. Faktycznie można tak powiedzieć, straszą. Nie zawsze chcą. O, o, nie wiem, czy słyszycie. Popsute są. Nie, tam, o. Jak się go troszkę tam nad nim popracuje. O. No tak, no tam to nie świeżutki. Tylko niżej go pokaż, gdzie go pokazujesz. Ty pokazujesz, że ja syczę. A, ty syczysz. Ja żeby nie było, że to ty tam już nosem syczysz. To nie, jest... nie, to nie ja. Łukasz. Trzymam jak jogatka. Słuchajcie, i one troszeczkę... Cześć Łukasz. One troszeczkę, słuchajcie, udają, że są wężami, zawsze tak mówimy. Bo jak, siedzą pod kamieniami, to oczywiście kto na nie poluje? No jaszczurki, tak? Chcą się pożywić czymś takim. A jeżeli syczy jak wąż, spokojnie Pani Magdo, cierpliwości, przetrwamy ten dzień. Pani Magdo, mam nadzieję, że to nie na widok mnie i Andrzeja. No może tak być też. To one jak siedzą pod kamieniem, to syczą, żeby odstraszyć właśnie jaszczurę, żeby myślała, że to jest grzechotnik jakiś tam, czy coś innego, koberka. Tak, czyli odstraszają w ten sposób. Mój jest taki słaby, słabo gadatliwy. Bo masz samicę i dlatego. No ale to mi to się syknie troszeczkę. No, samice mniej. Ale chociaż tu jest pierwszy raz przykład, że samica trochę mniej się odzywa niż samic. Sorki. Dlaczego jedne są bardziej żółte, inne czerwone? Zależy od wieku? To, że od wieku to jest jedno. Dwa, mamy tutaj troszkę wariacji kolorystycznej. No, można A powiedzieć. A trzy, różnica między samcem i samicą jest też w kwestii kolorów. Samce są bardziej pomarańczowe, samice są bardziej brązowawe. No i u samców możemy znaleźć, nie wiem czy to zobaczycie, ale raczej nie zobaczycie, a może tak. O, takie dwa wypustki tuż za głową. Tu, o, tu i tu. Teraz to zasłoniłeś. No trochę wygląda jakby były oczy takie na takich... Takie niewykształcone rogi powiedzmy. Albo bardziej. Niewykształcone rogi, no jak to sam jest. I słuchajcie, oprócz tego, że służy to do rozpoznania płci, to samce też używają tych rogów do walki. Wygląda to jak walka byków.
zderzają się między sobą, na przykład o samicę albo nawet o miejsce wokół pokarmu lub po prostu się poprzepychać. No, samce muszą powalczyć. No bo owszem, no kozaki, wiadomo. Pokazać, kto jest lepszy. Słuchajcie, nie całkiem łatwo je się trzyma, dlatego że to są dość twarde przede wszystkim zwierzaki, tak. I bardzo ostre. Czyli tutaj te brzegi tutaj, które mają, są ostre i naprawdę jak się weźmie... A przede wszystkim kolce na nogach. No i tak, i kolce na nogach to również. Tak nie zobaczycie chyba, chociaż może... Jak się dobrze przypatrzę, przybliżą do monitora, co się stało. Opluwnie. Opluci, no to, tak, to się zdarza. To jest druga kwestia, że niestety lubią czasami pluć. Nie widać. Że ja, no tak, no kiedyś faktycznie uczyłem się naprawiać samochody, ale te czasy bezpowrotnie minęły, bo już dzisiaj te samochody to zupełnie inne sprzęty, tak, Eciu, tak. No proszę, chodziliśmy kiedyś do szkoły. Nie mówiłeś, że do samochodówki. Że do samochodówki chodziłeś. Chodziłem i technikum, i zawodówkę, ale słuchajcie, wtedy jak ja się uczyłem, to te samochody były zupełnie inne. To się dało odpalić normalnie gdzieś tam śrubokrętem na popych i tak dalej. Tak. A teraz no, bez komputera nie podchodź. No. No ale są jeszcze takie, które się da naprawić się. Tradycyjnie za pomocą śrubokręta i młotka. Tak, oczywiście. No. Andrzej, zdecydowanie lepiej ci bez brody. Tu są zdania podzielone. Niektórzy mówią, gdzie broda, bo lepiej ci było w brodzie, a niektórzy, że lepiej bez. Wszystko zależy od sytuacji. Czasami tak się noszę, czasami inaczej się noszę. No dobra, co tam jeszcze wytargałeś? Dziecko pokazałeś. Dziecko mi pokażemy. Jakby ktoś pytał, jak wygląda młody karaczan, to tak. Taki kilkutygodniowy. Taki pryszcz na nosie, słuchajcie. Taki większy pryszcz na nosie. No, taki zadbany. Dobra. To mamy te. To co, świetlika wygrzebiemy jeszcze? Nie, świetlik później. Teraz musimy pokazać te. No to też sobie pokażemy dwa. Tak, tylko to ci znaleźć takiego ładnego. Są większymi gigytkami. Ja się trochę wycwanię, jemu dam trudniejszego. A tam żadna trudność, słuchajcie. Ja chwytam za skrzydełka. Ja za nóżki. O, takie bardzo fajne, takie dość błyszczące, powiedziałbym, garaczany. Tak, ale to tylko samice takie błyszczące. Tak, bo... Ty no i młode jak są. Młode przede wszystkim, tak. Ale to u wszystkich one tak fajnie błyszczą. A Mateusz ma samca. Oczywiście... Czekaj, co znaczy u wszystkich? No może, dobra, przesadziłem. No. U Dubi tak może nie ma. No, u wielkoskrzydłego też tak nie ma. No dobra, no, ale tam te pozostałe to pięknie się świecą. No, samiec zwykle ma skrzydełka, no to łatwo się da rozpoznać. No. Jak są dorosłe, bo z nimfami już jest trochę gorzej, ale też się da. Już wtedy musimy patrzeć na ostatni segment odwłoka. Już wtedy poznamy różnicę. No tak. No słuchajcie, ktoś by mógł pomyśleć, po co hodować takie zwierzęta? No i słuchajcie, my nie wiemy. Każdy sam sobie musi odpowiedzieć, jak po nie? Co. To idealna utylizatorka na odpadki. No to oczywiście możemy do celów gdzieś tam biznesowych je wykorzystywać, czyli faktycznie zżerają odpadki, troszeczkę tam utylizują, czyszczą, sprzątają, to raz. Oczywiście można nimi karmić zwierzęta, to dwa, czyli jako źródło białka to jest naprawdę... Potężna dawka, to są grube, fajne, tłuściutkie zwierzątka. No może takie grubaski, nie wszystkie zwierzęta jedzą, bo waranom na pewno możemy dawać takie większe, Madagaskary i tak dalej. No ale już powiedzmy, nie wiem, kameleon nie powinien jeść takich zwierzątek. Takie. Teraz patrzcie, co tu się stanie. Jeżeli chodzi o utylizację, to są dokładnie. Nie, ukułem się. Dokładnie te same karaczany, które wam pokazywaliśmy. Zresztą już możecie zobaczyć, jak się dobierają. Ale o, witamy pana brata. To jeszcze nie ma tego efektu. No nie. A u Madagaskara, jak widzimy, to na pewno. No i też. Wielkoskrzydły by się pojawił. Bo tutaj nie wiem, ile ich w środku tam było. Zdecydowanie więcej niż całej reszty wspólnie. Aha, no to dobra. To na razie się pochowały. Ale tu już się ziemia rusza, tutaj koło Mateusza.
Tutaj też już coś wychodzi. One musiały poczuć jedzonko. Wychodzą jak zombie z trumien. Czekaj, ten był stamtąd, tak? Możesz go nawet tu rzucić, to nie ma znaczenia. To niech idzie. Jest to samo. Dobra, boś. No i zaczyna nam się ziemia zapadać troszkeczkę. Znaczy ziemia, nie ziemia, tylko o. Tak. Oczywiście najlepszy efekt jest w nocy, jak jest ciemno, bo te zwierzęta no chętnie jednak wychodzą sobie w nocy, ale jak długo nie jadły. Jak długo nie jadły, to są bardzo głodne i wtedy już im nawet nie przeszkadza to, że wychodzą w dzień, w nocy. Ale fakt, że to są zwierzaki typowo nocne. Niestety małe uniedogodnienie jest tym, że zakupują przy okazji wykopywania się całe jedzenie pod ziemię. Generalnie jest ich tutaj kilkadziesiąt i całe statko powinno sobie zaraz do tego jedzenia wyjść i je zjeść w ciągu kilku minut. Ale to na razie odstawię i pokażę wam je za chwilę. One zjedzą wszystko, co się da zjeść. Łącznie z tym, że jeżeli wsadzimy tam człowieka, to też by nie pogardziły. Tylko musiałoby ich być bardzo dużo i musiały być solidnie przegłodzone. Dokładnie. Witaj, Bartku. Dokładnie, Barbaro. Pokarm wysokobiałkowy też jest im potrzebny. Jeżeli nie, to będziemy mieć kanibalizm, czyli będą się po prostu między sobą też zjadały. Tak, jak ktoś jest chętny, to można wziąć karacza na rękę. Nie jest to tutaj, wbrew pozorom, na co dzień spotykana rzecz. Nie, one zębów nie mają, mają żuwaczki, którymi ścierają pokarm. Trzymaj jednego. Słuchajcie, musiałem Ryśka ratować. Bo, właśnie, co tam się stało? No bo odławiałem koty. No i Rysiu sobie akurat wyszedł na spacer. Jak odławiałem koty? No dzikie koty. Straż Miejska? Nie, tam z fundacji jakiejś. Hycle. No hycle, rakarze ci tam. Jezu, prezesa chcieli zawinąć. Właśnie nie, no przyszli, żebym go złapał, bo porozstawiali klatki, żeby do klatki nie wszedł. Także słuchajcie, no wybaczcie, że na chwilę was opuściłem, ale chodziło o życie Ryśka może. Nie, Rysiu? No tak. Coś mi tutaj dał, świetlika? Tak. No, to są bardzo fajne. Coś mu o nich mówiłeś już? Czy nie? Nie, czekałem z nimi na ciebie, odpowiadałem na razie na pytania, bo tutaj właśnie, przytrzymaj drugiego. O, teraz to tam się rusza. Tak, bo odłożyłem specjalnie. No, zobaczcie co tam teraz, się dzieje. Co tu jest. Ale to i tak nie wszystkie jeszcze wyszły. No nie, to nawet nie jest połowa. No i jak macie jakieś odpadki, słuchajcie, no to te zwierzątka załatwiają sprawę. No. 100 karaczanów w terrarium i odpadków w ciągu kilku minut nie ma. I tam jakieś dziecko, jak nie lubi brukselki, nie wiem, tak? Szybko wrzucam, mama niczego, nie patrzy. Nic nie pogardzą. Mama nie patrzy i zjadłam. Dobra, pamiętasz jaka jest różnica między którymi? No to mają oczy inne. No tak, ale dlaczego? Skąd ja mam wiedzieć? Przecież ja zaprosiłem eksperta tutaj no do tak, rozmowy. Zobaczcie. Sztukę, którą ja mam, ma takie dwie pomarańczowe plamki na przedpleczu, a osobnik u Andrzeja ich nie ma. No. Teraz wam zadam zagadkę. Dlaczego jest taka różnica? Jeden z nich to samiec, drugi to samica. I od razu podpowiem, że są to karaczany świetlikowe. Dam wam minutę, może ktoś spróbuje odgadnąć, dlaczego jest taka różnica. Nie pykło, co nie pykło?
No ja, no że Ryśka chyba. A, może. O, pan brat by się Ryśka chciał pozbyć, nie, nie? No, bo Rysiu jest sportowym kotem, nie tak jak Maciek. Pan Dewy, puść może wpadnie w te klatki. No, czas na odpowiedź. Już minuta minęło? Szybko mijam, przyszło. No, dalej, próbujcie odpowiedzieć, dam wam jeszcze chwilę. Chciałem wam szybciej załatwić. Samiec chce być piękny, więc świeci w nocy. Świeci. Brawo! Oczami, i to jest prawidłowa odpowiedź. Bo te oczy... Tak jest. Faktycznie świecą. Tak, ale tylko w naturze. No, w naturze. Niestety w hodowli karaczana świetlikowego niestety ta funkcja świecenia w nocy zanika. Dlatego, że one w naturze odżywiają się grzybem, który wytwarza luminescencję, tak? Dobrze mówię. Jako, świeci. No świeci w nocy i one tego grzyba zjadają, dzięki temu właśnie te pomarańczowe plamki w nocy wytwarzają też światło. W warunkach hodowlanych nie jesteśmy w stanie im tego zapewnić, więc ta opcja zanika. To tak jak nasze świetliki tam sobie świecą, to ona troszeczkę inaczej świeci. Tak, tylko u nich wiadomo, jest, że to jest chemiczna reakcja. No, co innego. Ale tutaj, tak, ale tutaj to też inaczej działa. Zresztą to bardziej działa jak naświetlona farba. Może tak być, że który mocniej świeci, ten jest lepszy dla samicy. Tak, bo to też wpływa. Sprawniejszy, nasze świetliki, mocniejszy. Nasze świetliki też tak robią, tak? No, świecą tylko samce, samice już nie. Tak. Fajne, ładne. No. No. Na szczęście jeszcze je mamy, bo widziałem, że mamy, tylko się pochowały. Cwaniacz. Nie tam, gdzie powinno. No, wymieszali wszystko już. No, trzeba zrobić tutaj to już naprawdę. Jest ich więcej. Nie, bo powinno być. Ale tutaj to się dzieje, słuchajcie, w tej naszej kuchni, można powiedzieć, karaczani. Możesz to obniżyć na dół, tak żeby z góry spojrzeli? Mogę. Słuchajcie, patrzcie tutaj, co się teraz stanie. Jest istny Armagedon karaczanowy. Nie, pięknie, smakowicie to wygląda. Całe podłoże. Mówiłem, że będzie smacznie dzisiaj. Już naprawiamy z powrotem. O, dobra. To co? Kto nam jeszcze został? Zostały jeszcze dwa. Jeszcze dwa nam zostały. Jeszcze dwa. Lubię. Ja mam teraz baba, ty masz chłopak. Dobra. Takie karaczany najczęściej u nas spotyka się. Ojej, masz dzisiaj tendencję do kilny. No, a to sobie poszedł. O. Czyli ja mam chłopca tym razem, on ma dziewczynkę. Tak jest. Tym razem coś taki niepokorny. I to są takie, powiem wam szczerze, nawet takie niewyrośnięte troszkę. Ja bym powiedział, że skarłowaciała nieco odmiana, bo one potrafią być troszkę większe. No, pół raza gdzieś większe no, są z reguły. No, ale takie się trafiły tym razem gdzieś tam od kogoś. Ale są w każdym razie dość często hodowane, dlatego że no już więcej jaszczurek te może zjadać. Już tak. Niekoniecznie waran tam sobie. Bardziej miękkie. Tak, agamka brodata bardzo chętnie sobie tam przekąsi, czy tam nie wiem, jakaś inna agamka. Może ciągle niekoniecznie kameleon, ale też może przekąsić. Niektóre duży kameleon, tak, duży dorosły, to już sobie tam przekąsi, małe wiadomo, że. Niekoniecznie. Nie. Także takiego jak sobie damy, to na pewno te nasze zwierzaki sobie podjedzą. No i oczywiście pająki, typu tam nie wiem, te większe, czyli gienia, geniculata, laśka. Iza tutaj dobrze odpowiedziała, tak, to dubia. Dubia. No, coś tam coś o pieczarkach napisał, ale nie przeczytałem. Pieczarki tak, można im dawać do jedzenia, jeżeli o to chodziło. Asiu, żeby to tak zwinnie uciekało, no to przynajmniej 100 sztuk. No to zależy jak dużo mamy rodzinę też, tak? Też. Bo jak jesteśmy sami, to szybciej nam zjedzą niż dzisiaj tylko będą karaczany. Tak. A co byś tam chciał jeszcze, Oliwier? Tylko bez wymyślanek. No. Ja wiem, niektórzy by chcieli Wandę zobaczyć, wczoraj też ktoś tam smoka chciał zobaczyć, ale to wszystko w swoim czasie. My trzymamy się tematu. Tak. No, żeby to jakiś porządek był. A potem będziecie sobie to oglądali, tam, czy polecali znajomym na YouTubie, czy u nas na Facebooku. No jak ktoś jest tylko wadami zainteresowany, to sobie jeden materiał obejrzy, a nie po 10 różnych będzie skakał. I taki mamy pomysł na życie. O, tutaj ja ty gdzieś uciekł. Ja to ostatniego widzę. No, jeszcze. Ja tam czas. Czas porozciągamy, słuchajcie. No.
ostatni karaczan, no, ten już najczęściej, powiedzmy, u nas schodzi. Czyli takie coś, takie dobro. Tak, ten już dużo bardziej przypomina nasz tutaj koszmar. Zobaczcie na tego, tu jest samiczka z takim, w cudzysłowie mówiąc, jajeczkiem. To się nazywa oeteka i tu w środku są małe karaczany. I później z tej oeteki wyjdzie ich tam w setkach, licząc oczywiście. Tak, mówimy o stadzie. Także czegoś takiego nie wyrzucamy. Samica sobie to chłodzi, czyli wietrzy, wietrzy, żeby stwardniało. Stwardniało, dokładnie tak. I jak już jest gotowe, to porzuca sobie tą oetekę i ona tam jeszcze troszeczkę się inkubuje w pudełku. Tak, one często gęsto też się przyklejają gdzieś w miejscach takich do wytłoczki na przykład i czasami ciężko jest oderwać. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj na środku jest przyklejona. Ten czarny punkt, który widzicie na samym środku, to jest właśnie taka wklejona oeteka. I znowuż samczyk jaśniejszy, tutaj ma skrzydełka, samica nie ma skrzydełek, ale jest, no jest większa, grubsza. Większa, masywniejsza. To polecamy się podrapać, no pani Magdo. Przepraszamy, no. Następnym razem postaramy się bardziej. Szybkie są, faktycznie jak nam zwieje, to pędzi. Zdarzyło mi się kiedyś, że dzieciaczek przyszedł na wystawę i wziął sobie z pudełeczka i rzucił całą taką wytłoczką na podłogę. Całą wytłoczkę gdzieś tam rzucił na podłogę, no i wtedy to one są szybkie, jak je uciekają, trzeba je szybko odławiać. No to tak, jak niestety się zdarza, w domu też może się zdarzyć, no i to trochę taka już katastrofa. Mi kiedyś, chociaż nie będę się przyznawał publicznie do tego. To powiedz mi na ucho. A to wam nie powiem. Słuchajcie, jak nam uciekną, to dobry patentem, który ja stosuję, jest chodzenie w nocy z latarką, ponieważ jak się na nie zaświeci, to one zamierają, tak? Nie ruszają się, wtedy podnosimy, bierzemy sobie, odkładamy, tak? Czyli udają, że ich nie ma, tak? Zamierają i można je wtedy szybko złapać, tak? Nakryć gdzieś tam czymś rączką. I pamiętajcie, jeżeli te wam uciekną, to zróbcie wszystko, żeby się ich pozbyć. Nie palcie od razu mieszkania. Napalm, od razu napalm. Nie jest tak źle, słuchajcie, tutaj nie jest tak źle. Nie, no zależy. Gdyby tak było, to ja bym już tutaj miał pełno tego na ścianach chodzących, a tak nie jest, nie? Tak przynajmniej mówię. Nie, oczywiście warto w domu mieć jeszcze pająki, które je odławiają. Kota, które czasami jakiegoś złapią. Kota, tak. Tłumy ludzi, którzy podeptą czasami, podeptają tak. Je. No, oczywiście z takimi już jest większe ryzyko, że one nam się gdzieś tam w domu rozmnożą. Czy szybko się rozmnażają. Ale nie ma takiego, są gorsze. Są gorsze. No, ale tym najbliżej do prusaka, więc no, tutaj akurat porównanie do całej reszty, którą pokazywaliśmy, zaleta ta szansa jest taka, że nie chodzą po gładkiej powierzchni. W związku z tym raczej nisko gdzieś tam chodzą. Ale po ścianach już niestety. Po ścianach już jest szorstka, mogą. Ale jednak, jeżeli gdzieś tam już faktycznie hodujemy jaszczurek, karmimy tego typu zwierzakami, to w miejscu, gdzie to robimy, dobrze jednak sobie troszeczkę gdzieś tam takiej pasty specjalnej, którą można kupić w Obi, Castoramie, gdzieś tam powyciskać i jak karaczan to zje, to zdycha, także koniec. Mamy nadzieję, że jeżeli ktoś z Sanepidu tutaj to ogląda, to jest naszym fanem i nikomu nic nie powie. A jeżeli chodzi o tempo rozmnażania, no to w dobrych warunkach... My nie mamy przecież dla ludzi. Tak, ale chodzi o to, że uciekają. A jeżeli chodzi o tempo rozmnażania, no to w sprzyjających warunkach w ciągu 2 tygodni możemy ich mieć kilka milionów. My nie mamy sprzyjających, bo gdyby tak było, to ja bym tu spokojnie mógł sprzedawać i by kolejka się musiała kończyć, tak. Ale ciągle ich mało. Tak. I nawet jak wybieram z podłogi, to też. Zawsze jeżeli się staramy, brakuje. To nigdy nie jest takie proste, jakby się wydawało. Jak zostawimy same sobie, to zawsze sobie poradzą. Nie ma aż takiej wielkiej katastrofy. No nie. Jeszcze mi jest gorszy karaczan szary, którego tutaj nie mamy, nie pokażemy, ale to jest przekleństwo już faktycznie terrorystów. Tak. I najczęściej właśnie studenci hodują. Najgorsze jest to, że ludzie to hodują. No ludzie to hodują. Właśnie studenci gdzieś tam w akademikach, to potem jest rzeźnia. To jest połączenie prusaka i madagaskarskiego karacza. Chodzi po gładkiej powierzchni, czyli wchodzi po szybie, maluszki przechodzą przez wentylację.
I już to nie porabia. Tak, że tego nie, tam przybieszki, tak to przemówiłem? Przybieszki amerykańskie? Przybyszka. Przybyszka, o, przybyszki też są takie dość inwazyjne niestety. Tak, ale... No. No, przybyszka jest akurat w każdym bądź razie w celach hodowlanych, dekoracyjnych można mieć, a niekoniecznie może turka, bo trochę zapachowo on jest męczące. Natomiast już Madagaskar mniej, też nie ma go też takiej wielkiej ilości, kilka sztuk. A poza tym te duże karaszony bardzo długo rosną. No dokładnie, niestety, to jest ich wada. Z tej całej piątki, którą wam pokazaliśmy, to karaszan wielkoskrzydły jest mistrzem, bo rok czasu dorasta do imago. Do dorosłości. Tak, do dorosłości. Czyli trzeba się naczekać, no, ale fakt faktem, że też długo żyje, bo drugi rok spokojnie zanim umrze. No tak. No co, moi drodzy, to by było na tyle. Dzisiaj wyłącznie karaczany. O czym jutro porozmawiamy, to się dowiemy jutro. Musi być taki trochę element, ale już nie będzie. Nie będzie już owadów. Chyba. Chyba. Chyba, żebyśmy tam te modliszki jednak skłuwali, nie za szybko. Zobaczymy. No, nie damy rady. W każdym razie. Przybyszki. No przybyszki, no tak mówiliśmy przecież. O tym mówiliśmy, Asiu. No, spóźniona. I słuchajcie, wracając do wczorajszego pomysłu, do aukcji, trzymamy się tego tematu, zbieramy fanty, gromadzimy, zrobimy aukcję. Na live wam pokażemy te fanty, które pójdą na sprzedaż. A na Facebooku każdy osobny gdzieś tam będzie przeznaczone na zakup, także już powoli możecie kompletować gdzieś tam fundusze, a my kompletujemy sprzęt i jakoś tam się dogadamy, wystawę utrzymamy i pięknie dziękuję, bo już coraz więcej osób włącza się w tą akcję pomocy Zootim, przelewa jakieś pieniążki, kupuje bilety, wpłaca darowiznę, różne tam sposoby macie, żeby nas wspierać, oczywiście polecenie znajomym, żeby nas oglądali i tak dalej, to też jest ważne, bo gdzieś tam wśród tych znajomych znajdzie się sponsor, a nawet jak nie teraz, bo wiemy, że wy też macie ciężkie czasy, to nawet jak się wystawa uruchomi, to wtedy szybko będziemy mogli się odbudować i to jest też ważne, żebyśmy szybko nabrali tempa i dalej mogli się rozwijać, bo myśmy mieli dużo fajnych planów do zrealizowania, na razie to wszystko gdzieś tam się zahibernowało, odłożono na później. Kurzą nam się plany. Kurzą się plany, ale się tam odgrzebią. Także jeszcze raz pięknie dziękujemy, miłego wieczoru. Dajcie znać, kiedy będą boa konstruktory na sprzedaż. Oczywiście, jak się tylko urodzą, na pewno damy znać. Przede wszystkim obserwujcie stronę Arachne, tam na pewno będą informacje. To przede wszystkim. No i do zobaczenia. Ciao.